Wraz ze smartfonami serii Galaxy S20 Samsung zaprezentował dziś drugi w swojej historii model z elastycznym składanym wyświetlaczem. Samsung Galaxy Z Flip to clamshell, czyli klapka, który po rozłożeniu oferuje duży ekran o rozciągniętych kinowych proporcjach. Samsung Galaxy Z Flip przypomina wyglądem gustowne puzderko na kosmetyki czy tam biżuterię. Obudowa ładnie mieni się w świetle, a metalowy zawias dodaje szyku. Wewnętrzny wyświetlacz to przekątny 6,7 cala, pracuje w rozdzielczości 2666x1080 pikseli. Ma on powłokę z materiału zwanego Ultra Thin Glass. To zupełnie nowe tworzywo przypominające swoimi właściwościami i odpornością szkło, ale jednocześnie pozwalające się zginać. Niestety w miejscu zgięcia, podobnie jak we wcześniejszym Galaxy Foldzie, widać wyraźne załamanie. Z drugiej strony ekran składa się praktycznie na płasko, niczym kartka papieru. Po zewnętrznej stronie obudowy Galaxy Z Flip znajdziemy drugi pomocniczy wyświetlacz. To Super AMOLED o przekątnej 1,06 cala i rozdzielczości 300x116 pikseli. Wyświetli zegar powiadomienia. Sercem smartfonu jest Snapdragon 855+, wspierany przez pamięć 8 plus 256 GB. Niestety w obudowie nie zmieściło się już gniazdo na kartę microSD. Zmieściły się za to aparaty fotograficzne. 10-megapikselowy w otworku dużego elastycznego ekranu i dwa 12-megapikselowe na obudowie obok ekranu pomocniczego. Ten dodatkowy aparat robi zdjęcia szerokokątne i ma obiektyw o polu widzenia 123 stopni. Smartfon zasila akumulator o pojemności 3300 mAh z szybkim ładowaniem 15 W i oczywiście ładowaniem bezprzewodowym. Telefon wyceniono na 6600 zł.